Głosach Historii rozmawiamy z siostrą Angeliką Joss ze stowarzyszenia, przepraszam, z zakonu Franciszkanek Służebniczek Krzyża. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Siostro, spotykamy się, żeby porozmawiać o matce Elżbiecie Czackiej, która 12 września zostanie w Warszawie wyniesiona na ołtarze. I właśnie, siostro, jak to się stało, że hrabianka Róża Czacka stała się matką Elżbietą, mówiąc najprościej, bo jednak od arystokracji do klasztoru droga wydaje się być pokrętna. Muszę powiedzieć, że patrząc na matkę, tak jak medal ma dwie strony, trzeba spojrzeć dwustronnie. Z jednej strony kobieta o niezwykłej odwadze, pasji życia dla Boga, zaufaniu Panu Bogu, a jednocześnie prostocie. To jest ten pierwszy wymiar wewnętrzny matki. Drugi, pionier spraw niewidomych w Polsce. No i jak to się zaczyna? Jest rok 1876, 22 października. Daleko na wschodzie, w Białej Cerkwi, to jest obecnie Ukraina, przychodzi na świat w rodzinie arystokratycznej Róża Czacka. Róża ma wielkich przodków. Tam jest Tadeusz Czacki, twórca Liceum Krzemienickiego, pradziadek, i wuj kardynał Włodzimierz Czacki. Róża jest rozkochana w Ukrainie, w te przestrzenie, no w Polsce wtedy, prawda, te przestrzenie, zapachy. I w wieku 6-7 lat rodzice postanawiają przeprowadzić się do Warszawy. Jest to jakby pierwszy taki, taka trudność dla Róży, dlatego że nagle z tych olbrzymich przestrzeni, cztery ściany, maleńki ogródek, ale pomocą jest ukochana babunia, Pelagia z Sapiechów Czacka. Róża otrzymuje bardzo dobre wykształcenie no w różnych dziedzinach, zna cztery języki. Ojciec, który uwielbia Różę, wprowadza ją w różne sprawy gospodarcze, co dla panien, muszę powiedzieć, w tamtym okresie i z takiego środowiska, no było czymś niezwykłym. No ale kim jest ta ukochana babunia? To jest przedziwna kobieta, dlatego że ona ma pewną intuicję, że kiedyś ta Róża nie będzie widzieć. I mówi do Róży tak. Nie ma słowa nie mogę w słowniku człowieka czynu. Bierz moje dziecko, życie tak jak ci Bóg ściele. Bierz z trudem, z radością, z weselem, ale zawsze z zaparciem się siebie, bo wtedy będziesz silna. I mówi jeszcze co innego. Miej głębokie życie wewnętrzne, byś w razie potrzeby ślepoty umiała ją podjąć, znieść i tak dalej. I Róża w czasie powiedzmy wakacji wyjeżdża wraz z braćmi na Wołyń w te swoje posiadłości rodzinne i jeździ konno. Róża uwielbiała jazdę konno, ale bracia zaczęli zauważać, że już odległości między przeszkodami, no, tak słabo określa. No i zdarza się wypadek, kiedy ma 22 lata, Róża, biorąc przeszkodę, spada z konia, odkleja się siatkówka i nagle z tego świata, który był piękny, prawda, i widoczny, Róża wchodzi w ciemność. Czym jest to dla rodziny? Myślę, że dla rodziny arystokratycznej to jest raczej troszeczkę wstyd, dlatego że mieć niewidomą córkę w tamtych sferach no było raczej trudno to zaakceptować. Wobec tego wożą Róże od jednego lekarza do drugiego, od drugiego do trzeciego, prawda, szukając ratunku. I jeden z lekarzy, doktor Gebner, mówi do Róży tak: panienko, no niech panienka nie pozwoli się wozić od jednej sławy do drugiej. Tu się absolutnie nic nie da zrobić. Trzeba zająć się niewidomymi, których sytuacja w Polsce, było ich 18 tysięcy, jest bardzo trudna. Byli bowiem żebrakami. Jak Róża przeżywa to doświadczenie? No bo to nie jest takie proste, że prawda, nagle potrafiła to wszystko przyjąć, zaakceptować. Róża też przeżywa rozterki.
zamyka się na 3 dni w pokoju i myślę, że prowadzi walkę i z Panem Bogiem, i z samą sobą, co ona w tym życiu ma teraz robić i jak to życie ma podjąć. Ale słowa doktora Gebnera, by zajęła się niewidomymi, zaczynają głęboko jakby wchodzić w jej serce i Róża odczytuje to jako wyzwanie, by zająć się niewidomymi. Wobec tego do guwernantki mówi, jedziemy do Francji. Dlaczego do Francji? Dlatego, że tam był Instytut Ludwika Braille'a, niewidomego człowieka, który wynalazł to punktowe pismo. Róża musi się nauczyć żyć po niewidomemu, bo to nie jest takie proste, bo jak zamkniemy oczy i zrobimy 3 kroki, no to zrobimy je pewnie. Natomiast już 4 krok jesteśmy jakby przymuszeni te oczy otworzyć. Róża musi nauczyć się żyć po niewidomemu. Zaczyna własną rehabilitację, ale to jest jakby z jednej strony. Natomiast z drugiej strony zaczyna zdobywać wiedzę, jak niewidomym pomóc, by ich życie było godne i piękne. Róża jeździ oprócz Francji, jeździ do Belgii, Szwajcarii, Austrii, Niemiec. To jest okres 10 lat. Jakby przygotowuje się do rozpoczęcia działalności. W roku 1911 zakłada w Warszawie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi jeszcze jako hrabianka. Jest to oczywiście wszystko w zalążku i małe, jest maleńka szkoła, jest patronat, czyli opieka nad niewidomymi dorosłymi na mieście. I w roku 1915 na zaproszenie swego brata Stanisława udaje się na Wołyń na uroczystość rodzinną. No tak planuje 2-3 tygodnie tam pobyć. No ale co się dzieje? Front zaczyna przechodzić, prawda? I oddziela ją od Warszawy. I Róża zamiast 2 tygodni zostaje 3 lata w Żytomierzu. I te lata, muszę powiedzieć, że są niezwykle owocne, dlatego że pogłębiają zrozumienie tego wezwania, które odczytała po utracie wzroku. A mianowicie Róża zaczyna rozumieć, że nie wystarczy niewidomemu dać edukację czy pracę, ale trzeba mu pomóc zostać apostołem wśród widzących. Trzeba mu pomóc zaakceptować ślepotę, która jest ciężkim krzyżem. Jak to się może dokonać? Z pomocą Jezusa ukrzyżowanego. I tu Róża odczytuje swoje powołanie zakonne. Wtedy za pozwoleniem tamtejszych władz kościelnych składa śluby jako siostra Elżbieta. I w połowie maja 1918 roku powraca do Warszawy. Pamiętamy, że w Warszawie jest założone przez nią Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. No i konsternacja. Wyjechała hrabianka, wróciła Róża Czacka. Co się dzieje? Część współpracowników odeszła. Odeszła dlatego, że się bała, nie chciała katolickiego charakteru dzieła. Natomiast niewidomi ogromnie się cieszyli. No wróciła nareszcie. Nareszcie miała być 2 tygodnie, wróciła po 3 latach. Nowy etap w życiu zgromadzenia. Matka nadała mu nazwę bardzo, bardzo charakterystyczną, mianowicie franciszkanki służebnice krzyża. Służyć Jezusowi ukrzyżowanemu w niewidomych. Nowy etap tego zgromadzenia rozpoczął się w roku 1922, kiedy to siostra Elżbieta otrzymała od rodziny Daszewskich niewielki kawałek ziemi na skraju Puszczy Kampinoskiej pod Warszawą, dzisiejsze Laski. No i jest rozbudowa tych lasek, tworzy się szkoła podstawowa, biblioteka, warsztaty, no wielki rozwój. No ale przychodzi wojna, która totalnie niszczy. W okresie wojennym w Laskach jest ksiądz Stefan Wyszyński, który pomaga matce tworzyć szpital wojenny. Ten szpital wojenny utworzył się w domu rekolekcyjnym do dzisiaj istniejącym. I młody ksiądz Stefan Wyszyński znosi z lasu, no bo tam się toczą walki, to jest
partyzanckie, znosi rannych, towarzyszy im, spowiada, jest obecny przy operacjach nawet. Były takie świadectwa, że jeden z żołnierzy miał mieć amputowaną nogę. Nie było środków znieczulających, to były takie trudne czasy. No i ten żołnierz mówi, no tak, tylko wtedy, kiedy ksiądz mnie będzie trzymać za rękę. Młody Stefan Wyszyński pomaga matce w takich codziennych problemach, omawia po kilka godzin dziennie różne sprawy zakładu. Także relacja matki z księdzem Stefanem Wyszyńskim jest tutaj bardzo głęboka. Ona się troszeczkę rozluźnia, nabiera też, powiem, innego charakteru, kiedy w 1945 roku Stefan Wyszyński opuszcza Laski, zostaje rektorem seminarium we Włocławku i wtedy ta relacja nabiera wymiaru korespondencyjnego. Zachowało się 65 listów, które zostały wydane bodajże w 2006 roku. Kiedy ksiądz Wyszyński przyjmuje sakrę biskupią, staje się biskupem lubelskim, ten kontakt troszeczkę się rozluźnia, natomiast zacieśnia się jego kontakt z siostrami naszymi i z niewidomymi w Żółowie. Kiedy w 1948 roku ksiądz biskup Stefan Wyszyński zostaje arcybiskupem warszawsko-gnieźnieńskim, przychodzi do Warszawy, jakby ten kontakt nabiera znowu mocy, prosi matkę, prosi niewidomych o modlitwę, by była mu pomocą w tej posłudze, która no, nie była łatwa. I w roku 1952 zostaje kardynałem, często przyjeżdża, bardzo często do Lasek. Laski nie przestają być dla niego domem, tutaj szuka jakiegoś wytchnienia. A w czasie internowania, jest taka ciekawostka, w czasie internowania prosi swego ojca Stanisława, żeby przyjechał do Lasek i żeby zobaczył i koniecznie mu napisał, co tu się dzieje. Tak bardzo się interesował. I prosi ojca jeszcze, żeby przysłał mu koniecznie dwie fotografie. Fotografie obecnego sługi Bożego księdza Władysława Korniłowicza, współtwórcy Lasek, i matki Czackiej, ponieważ te twarze są dla mnie pomocą. Tak napisał. Przy śmierci matki nie jest. Przyjeżdża 4 maja 1961 roku, by już bardzo chorej matce udzielić odpustu zupełnego na godzinę śmierci. Kiedy matka umiera 15 maja 1961 roku, ksiądz prymas, ksiądz kardynał jest w Gnieźnie. Przyjeżdża na pogrzeb 19 maja 1961 roku i wygłasza homilię przepiękną, przedziwny jest Bóg w świętych swoich, w której mówi, że testamentem matki jest jej życie, że miała dwoje rąk, nie miała oczu, ale miała serce i tym sercem wiązała dzieło i zgromadzenie i mówi, patrzymy na matkę, no bo tak ją wszyscyśmy nazywali. I niewidomi, i siostry, i księża, którzy przechodzili przez Laskę, i czerpiemy z jej ducha, a także czerpiemy z duchowości tego ubłogosławionego miejsca Lasek. To jakby taka no, krótka historia i z jednej strony połączenie tych dwóch postaci, a jeszcze myślę, że ważną rzeczą jest dodać, że oprócz tej relacji takiej zewnętrznej, spotkań, listów, jest ta relacja dużo głębsza, mianowicie tak jak ksiądz prymas Wyszyński miał zawołanie Soli Deo, Bogu samemu, tak matka Czacka zostawiła nam siostrom, niewidomym, współpracownikom świeckim, którzy są, którzy przyjdą, zawołanie przez krzyż do nieba. I jakby pokazała cel, że dzieło to z Boga jest i dla Boga. Druga rzecz, kiedy prymas był 3 lata w odosobnieniu, były to 3 lata bardzo owocne dla Kościoła w Polsce. Matka Czacka po utracie wzroku 3 dni też była w odosobnieniu, w zamknięciu. Zamknęła się w pokoju, kiedy walczyła i z Bogiem, i z sobą, co ma zrobić. No i owocem tych dni są Laski.
Prymas Wyszyński 8 grudnia 1953 roku w Stoczku Warmińskim złożył akt osobistego oddania się Matce Bożej, akt, który potem zaowocował różnymi maryjnymi inicjatywami podejmowanymi w obronie Kościoła, narodu polskiego. Matka Czacka 8 grudnia, ale 32 lata wcześniej, w roku 1921, oddała siebie, zgromadzenie i dzieło też Matce Bożej. To, co ich jeszcze bardzo łączy, tak wewnętrznie, to olbrzymie zaufanie. Prymas zawierzył Kościół w Polsce, zawierzył ojczyznę, mówił per Mariam soli Deo, w czasach bardzo trudnych, kiedy zamykano seminaria, kiedy instytucje kościelne były też likwidowane. Prymas mówił per Mariam soli Deo. Natomiast Matka Czacka zawierzała zgromadzenie i dzieło w czasach bardzo trudnych Bogu. Mówiła tutaj o powołaniu podwójnego wysiłku, a mianowicie z jednej strony pracować tak, jakby wszystko zależało od nas, z drugiej strony zawierzać Bogu tak, jakby wszystko zależało od Niego. Siostro, bardzo dziękuję za tak dokładne przedstawienie i postaci Matki Czackiej, ale też tej relacji, która łączyła ją z prymasem Wyszyńskim. Miałem o nią pytać, ale teraz chyba już nie ma najmniejszych wątpliwości, dlaczego oboje w jednym czasie będą wynoszeni na ołtarze. O to chciałem zapytać, to co spotkało Matkę Czacką, mam na myśli utrata wzroku, no właśnie, mogłoby sprawić takie kalectwo, że stałaby się kobietą zamkniętą i zgorzkniałą. Tymczasem właśnie, jak mówił o niej ksiądz prymas Wyszyński, była kobietą, której jej twarz miała zawsze jakiś uśmiech zatopiony w przedziwnej powadze i pogodzie. Jaka jeszcze była Matka Elżbieta? Tak jak powiedziałam, kobieta ogromnej pasji życia dla Boga, która mówiła wszystko dla Boga, od początku do końca dla Boga, od rana do wieczora dla Boga. Ona żyła tym, była kobietą o niezwykłym zawierzeniu i odwadze podejmowaniu wezwań, no i pójścia w te wezwania po ciemku. Prawda? No właśnie. Tak, bo wydaje się to niesamowite, że pomimo tego, że straciła wzrok, jednak porwała się na dzieło, które dla osoby całkowicie sprawnej, która widzi, wydaje się być po prostu przedsięwzięciem prawie niemożliwym. Była pionierką opieki nad ociemniałymi w Polsce, a mimo to nie brakowało jej nigdy energii i pasji. Czy ta jej niezwykła witalność to dla siostry również znajduje jak gdyby zakorzenienie w Bogu? Tak, myślę, że w tej akceptacji krzyża, w akceptacji ślepoty, zrozumieniu, że nie jest to ciężar nie do zniesienia, ale jest to wezwanie, które należy podjąć. I że miała w tym cel, ona nie chciała uczynić swojej służby pewnego rodzaju filantropią. Filantropia była znana dla kobiet tamtego wieku z arystokratycznych sfer. Matka chciała uczynić człowieka niewidomego samowystarczalnym, prawda? Chciała, by był użyteczny w społeczeństwie, że jego życie ma też misję, tak jak jej życie miało misję. Była kiedyś taka sytuacja w Laskach, że maleńki chłopczyk, który dopiero co przyszedł do Lasek, Władek, płakał niemożebnie. I matka do niego podeszła, przytuliła go i mówi: Władku, jestem szczęśliwa, ty też będziesz szczęśliwy. On to po wielu latach już o tym też wspominał z rozrzewnieniem, z wdzięcznością, że te słowa i to przytulenie dało mu siłę. Siostro, a jak rodzina Matki Elżbiety zareagowała na jej pójście do zakonu? Wiadomo, w arystokracji obranie takiej ścieżki nie jest niczym złym, nie o to mi chodzi, ale jednak stopień, w jakim Matka Elżbieta zaangażowała się
życie Kościoła, bo to też jest tworzenie nowego zakonu, są dosyć niezwykłe. Czy w rodzinie spotkałaś się z akceptacją i zrozumieniem obranej ścieżki? Też pytam o to w kontekście tego życiorysu, który tam siostra pięknie przedstawiła. No, kochała życie, to po pierwsze. Bardzo lubiła też te arystokratyczne rozrywki, ale też wspomniała siostra o tym, że no, była pewnym powodem do wstydu dla rodziny. Rodzina już wcześniej jakby się z tym zetknęła, z tym mianowicie, że Róża zanim założyła zgromadzenie, założyła towarzystwo. Rodzina przyjęła to, że jest ona osobą, która chce coś w życiu zrobić, że jej życie będzie miało sens dla niej, jeżeli ona jakby wyjdzie z siebie, nie zamknie się w tym cierpieniu, nie zgorzknieje. Więc ja myślę, że tu nie było już potem problemu. Rozumiem. Czy również na wsparcie finansowe siostra Elżbieta mogła liczyć, bo przecież te rodzina dzieła... Rodzina tam finansowo troszeczkę wspierała. Natomiast potem, kiedy zgromadzenie już powstało, warunki bardzo trudne, sama matka Czacka chodziła po kweście. Rozumiem. Matka Elżbieta zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 roku, tak jak siostra wspomniała, ale do jej wyniesienia na ołtarze był potrzebny cud. Ten się wydarzył w 2010 roku. Czy może siostra przybliżyć nam tą historię? Tak. W sierpniu, chyba pod koniec sierpnia, 29 sierpnia 2010 roku, cud się wydarzył w małej wsi na Kurpiach. Dziewczynka o imieniu, 7-letnia dziewczynka Karolina, wraz z dziećmi z rodziny, no bawiła się na zewnątrz, bawiła się na huśtawce. I ta ciężka huśtawka po prostu upadła i belka uderzyła w głowę, uderzyła tak silnie, że nastąpiło zmiażdżenie czaszki, wylew płynu mózgowego, dziecko straciło przytomność. Kiedy przyjechała matka, wioząc dziewczynkę do szpitala w Łomży, na pytanie, co będzie, właściwie spotkała się z milczącym spojrzeniem i rozumiała, że właśnie nie ma żadnych szans. Dziewczynka już w Łomży miała jedną operację, potem szybko ją przewieziono do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tu miała dwie kolejne operacje. No nie rokowano. Lekarze nie dawali nadziei. A po 60 chyba jeden dniach wyszła o własnych siłach. Jest dzisiaj młodą kobietą, która rozpocznie studia na Wydziale Psychologicznym. Takie historie. A co siostrze osobiście najbardziej w matce Elżbiecie imponuje? Co jest takiego fascynującego w tej postaci? Dla mnie osobiście, ja muszę powiedzieć, ja matki nie znałam. Ja przyszłam do zgromadzenia 20 lat po jej śmierci. Poznawałam ją poprzez opowieści naszych starszych sióstr, kilka jeszcze żyje, no i z pism, które zostawiła. I to, co mnie zawsze zachwycało w matce, co mnie do dzisiaj zachwyca w matce, ta jej niezłomna wiara, że to Bóg o wszystko się zatroszczy, że On jest Panem czasu. Tak jak mawiał już przyszły błogosławiony Stefan Wyszyński, a czas to miłość, prawda? Zachwyca mnie jej zaufanie Panu Bogu i realizm życia. Mimo tego, że jakby jej kontakt z rzeczywistością był ograniczony z powodu braku wzroku, żyła no, bardzo mocno na ziemi, twardo na ziemi. Była kobietą niezwykle odważną. Kardynał prymas Wyszyński, kiedy był w czasie wojny w Laskach i widział ją, prawda, i się zastanawiał, czy możemy jeszcze narażać to dzieło i niewidomych, i robić ten szpital powstańczy, matka Elżbieta powiedziała, decyzja podjęta w 1939 roku jest niezmienna. Więc sam się zadziwiał jej odwagą i mówił, ona miała coś z Trałguta.
Więc chyba to, że potrafiła podjąć wyzwanie, że się nie załamała, że odczytała w tym wyzwaniu misję swoją. No tak trzeba iść w życie, żeby to życie przeżyć mądrze i pięknie, o tak powiem. Czy to święta na nasze czasy? Czego możemy się od niej uczyć? Że słabość, kruchość, niepełnosprawność, jeśli przyjęta dla Boga, może rodzić wielkie owoce. No i że życie jest ważne, że każde życie jest ważne, że człowiek, mimo że niepełnosprawny, ma w swoim życiu misję i ma wezwanie. No to chyba tego możemy się uczyć.